Globalne przedsiębiorstwo surowcowe tworzone przez ludzi z pasją i kompetencjami. Taką misję kreśli nowa strategia KGHM Polska Miedź na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2040. Międzynarodowa ekspansja pozwoliła spółce dołączyć do globalnych producentów miedzi. Dalszy rozwój technologii oraz optymalne zarządzanie aktywami umożliwi KGHM zajęcie miejsca wśród 7 największych producentów miedzi na świecie. Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej na lata 2015-2020 jest osiągnięcie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 miliona ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja procesów stałej poprawy efektywności prowadzonej działalności wydobywczej. Nowa strategia będzie się opierała na trzech takich fundamentalnych filarach, ułożona według łańcucha wartości. Czyli zaczynamy ją tak podpierać, czyli realizację tego 1 miliona ton, żeby z jednej strony skoncentrować się na bazie zasobowej, z drugiej strony na efektywnym udostępnieniu tej bazy, a z trzeciej strony oczywiście poprawiać ciągle nieustająco nasze pracujące aktywa. Aktywność eksploracyjna KGHM skoncentrowana będzie na obecnych obszarach działalności, a w przypadku nowych projektów górniczych na terenach stabilnych geopolitycznie. Planowany rozwój bazy zasobowej KGHM Polska Miedź zapewni wieloletnie perspektywy działalności górniczej przy wzrastającym wolumenie produkcji. I taki sobie również stawiamy cel, żeby każda jedna tona zczerpana w wyniku produkcji była zastępowana przez 3 tony nowo udokumentowanych zasobów. W ramach nowej strategii w latach 2015-2020 firma planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 27 miliardów złotych. Inwestycje w produkcyjny filar strategii to zapewnienie stabilnej produkcji poprzez wzrost mocy wytwórczych, możliwy do osiągnięcia dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz organicznemu rozwojowi. Ponad 60% nakładów inwestycyjnych od 2015 do 2020 roku będzie wydatkowana w Polsce. Z tego 2/3 wydatków pójdzie na górnictwo, 1/3 na hutnictwo. Szukamy oszczędności w innych obszarach, jak niższe zużycie energii i również lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń. Strategia finansowa obejmuje zabezpieczenie stabilności finansowania działalności grupy KGHM oraz zwiększenie odporności na trudniejsze warunki makroekonomiczne, a także wspieranie rozwoju i zwiększenie efektywności. Duży wzrost zysków będzie związany z tym, że projekty zagraniczne, takie jak Sierra Gorda czy Afton Ajax położony w Kanadzie, wejdą w fazę operacyjną, więc udział kopalni zagranicznych w generowaniu zysków wzrośnie z około obecnie 10% do blisko 50% w ciągu 5 lat. Celem strategii jest wzmocnienie pozycji KGHM jako stabilnego, rozwijającego się i wiarygodnego partnera, dbającego o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami.